Polacy, tylko złoto uchroni was przed potężnym krachem gospodarczym, kryzysem ekonomicznym. To nie jest tak, że jeśli chodzi o złoto, zarobić, ale nie stracicie, jeśli chodzi o formy oszczędności, inwestowania. Szokująca wizja przepowiednia Snowidza Jackowskiego. Dlaczego warto tak naprawdę inwestować teraz pieniądze w złoto? Może nawet źle powiedziane, bo inwestycja to mówimy, jak za coś zarobimy. Jak ulokujemy pieniądze w złoto, to nie stracimy na te potężne czasy, które po prostu będą mieć miejsce, tak, będą mieć praktycznie miejsce już za chwilę. No właśnie, dzisiaj przedstawiam wizję przepowiedni jasnowidza Jackowskiego, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij, że w dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Na początku kilka takich, można powiedzieć, ogłoszeń duszpasterskich, parafialnych. Przede wszystkim tak, jest to wizja przepowiednia Jasnowidza Jackowskiego. Jasnowidz to mówi z punktu widzenia jasnowidza. Ja to przedstawiam z punktu widzenia dziennikarskiego. Nikt tutaj nie jest doradcą finansowym, ekonomicznym. Na końcu musicie podjąć decyzję. Indywidualnie to są wasze pieniądze. To jest ogromna odpowiedzialność, tak, po prostu doradzać, w, jeśli chodzi o wasze pieniądze. Ja zawsze po prostu tak patrzę tutaj z niedowierzeniem jak na przykład politycy lekką ręką, na przykład tutaj zamówią sobie czołgi, tu sobie kupią to. Przecież to są pieniądze, które wypracowujemy my wszyscy Polacy, tak, to nie są pieniądze jakieś fikcyjne, nawet ci politycy też po prostu płacą podatki. Na końcu wszyscy poniesiemy tego skutki, tak? My tutaj ekonomiczne. Tak samo tutaj. Weźcie przykład, czy po prostu wnioski z różnych stron. Natomiast dzisiaj przedstawiam tutaj właśnie wizję przepowiedni jasnowidza Jackowskiego mówiącą o złocie. Ten filmik też nie jest filmikiem takim, którym po prostu dowiecie się: o, kupię złoto, to zarobi, obłowie się, to jest drugie praktycznie kryptowaluty, będzie przebitka nieprawdopodobna. Nie, nie o to chodzi. To jest filmik informacyjny dla ludzi, którzy nie chcą być stratni, którzy chcą być na zero, jeśli chodzi o najbliższe tygodnie, najbliższe miesiące, kiedy będzie mieć miejsce potężny kryzys ekonomiczny. Kryzys już ma miejsce według Jasnowidza to będzie krach, tąpnięcie z dnia na dzień. To też nie jest filmik, którym po prostu tak będzie coś wymyślone nowoczesnego, jakaś po prostu tutaj dźwignia, weźmiesz tam kredyt, zainwestujesz, zyskasz i tak dalej to jest to po prostu jakby zwykłe wizja przepowiednia, aczkolwiek no bardzo po prostu ważna w, w, w teraz. Ja już podobny filmik robiłem na, na moim kanale, ale teraz jest aktualizacja do tej sytuacji, która ma miejsce, a więc jeśli chodzi o lipiec 2022 roku. I tu jasno jest w ten sposób, że jeżeli nie chcemy stracić, to powinniśmy w nasze pieniądze zainwestować w kruszce. Oczywiście, jeżeli mamy nadwyżki gotówki, tak, nadwyżki finansowe, jeszcze takie nadwyżki, które pozwalają nam po prostu inwestować te pieniądze, a więc powinno to po prostu być złoto, aczkolwiek, no ja też powiem przestrzegę, tak, nie każde złoto jest dobre jako inwestowanie kolczyki czy po prostu biżuteria to też jest złoto, tak, natomiast to ma inną wartość złoto, bo jest to złoto się mówi bo użyteczne biżuteryjne niż takie złoto po prostu na przykład, nie wiem, złota moneta sztabka złota Chociaż ja też nie lubię, bo sztabka złota, to wszyscy widzimy taką sztabę kilogramową, tak, która tam jest warta pewnie z 200-300 tysięcy złotych i tak dalej. Malutką sztabkę złota, tak, można jednogramową, można kupić dziesięciogramową, 100 gramową można kupić, już praktycznie taką najtańszą można kupić za kilkaset złotych albo za kilka tysięcy złotych w zależności od wagi, więc no, nikt mi nie powie, że na przykład nie jest w stanie zainwestować pieniądze w złoto, tak? Więc tutaj właśnie Stąd Jackowski mówi w ten sposób tylko krusz Se, nas mogą praktycznie uchronić przed potężnym krachem ekonomicznym, i kolejna kwestia: dywersyfikacja, jeśli chodzi o oszczędności. Aczkolwiek, no, jest to pojęcie proste i skomplikowane, bo łatwo powiedzieć: no, najlepiej mieć po prostu trochę pieniędzy tu, trochę pieniędzy tam, trochę pieniędzy tam, i wtedy, jak będzie kryzys, to po prostu będziemy bezpieczni. Po pierwsze, tak, w co praktycznie inwestować, po drugie, co to znaczy trochę pieniędzy, tak, czy przewaga mieć w tym, przewagę w tamtym. I kolejna sprawa, tak, jakie tutaj zachować proporcje i kolejna kwestia, co oprócz praktycznie tego złota, tak, no bo to, co, to, że będziesz mieć na przykład złoto w monecie, w sztabce złota i jeszcze po prostu jakieś, i na przykład w, w kolczykach, no to to jest zabezpieczenie, no nie do końca, tak, dobrze by było mieć zabezpieczenie też jeszcze inne formy, praktycznie tutaj może jakieś waluty i tak dalej, chociaż przed walutami Jasnowid tu tutaj oszczega, że nastąpi tąpnięcie, jeśli chodzi o te waluty, te walutki będą, waluty to będą tracić na wartości. Zresztą te waluty dzisiaj oscylują około 5 zł, a więc euro czy też dolar. Po 4,70 mają około plus minus, kiedy to nagrywam. Praktycznie euro dogoniło tutaj dolara no i tutaj e, dolar też będzie spadał, tak? będzie tracił czy też dolar dogoni euro, że będą tra tracić na wartości, dolar będzie praktycznie tutaj pikował, ale no, nie trzeba być wielkim analitykiem, jak się popatrzy na wykres dolara, to on praktycznie cały czas idzie do góry od 2007, 2008 roku, 2008 roku. E, praktycznie odbił się wtedy o 2,20, teraz do ponad 4,70 e, no i przebije praktycznie ten sufit, tak? będzie musiał tracić na wartości może nie straci na wartości z dnia na dzień bardzo mocno, ale rzeczywiście będzie on tracił na wartości. Swego czasu Jasnowid mówi taką wizję przepowiednię o tym, żeby inwestować w rzeczy namacalne tak w rzeczach namacalnych, no to, to też na przykład jest kwestia w ziemię, czy na przykład w nieruchomości. Dzisiaj ta wizja przepowiednia jasnowidza Jackowskiego, no przy dywersyfikacji na pewno byłoby to dobra decyzja, ale dzisiaj jasnowiec mówi o tym, żeby praktycznie tutaj inwestować w yy, może, no, to też jest dopowiedziane, tak, zabezpieczyć swój majątek w kruszce, na przykład w złoto, tak, bo inwestycja, no to zaraz po prostu patrzymy na zysk, tak, naprawdę patrzymy praktycznie na zysk, tak, żeby nie być stratosferą, tak, jeszcze przy inflacji to też warto powiedzieć, tak, no bo jeżeli będziemy mieć banknot 100 złotowy i ten banknot na przykład za 5 lat wartość jego, tego banknotu no dalej będzie wynosiła 100 zł, ale siła realna nabywcza tak tego banknotu będzie zdecydowana, zdecydowanie mniejsza, tak? Czyli jak będzie mi na przykład złoto w o wartości 100 zł, tak, no wiadomo, że tam nie ma pewnie takiego złota, no bo trzeba kupić tam za kilka złotych najtańszą, no ale przykładowo, to te 100 złotych zainwestowane w złocie za kilka lat będzie miało większą wartość, tak, większą praktycznie wartość. Czyli jeżeli teraz mamy na przykład tutaj 100 zł i bochenek chleba kosztuje 5 zł, plus, minus, bo no, ktoś powie tańszy jest tam w dyskoncie, bo droższy w piekarni, ale plus, minus, możemy kupić 20 bochenków chleba, no to za kilka lat e, dalej będziemy musieli, mogli kupić 20 bochenków chleba, jeżeli będziemy mieć te pieniądze w złocie, tak, o, w ten sposób bym chciał powiedzieć, to wydaje mi się, że to jest świetne, świetnie to jest ilustrowane, tak, natomiast e, banknot 100 zł dzisiaj, jego wartość za 5 lat, no nie kupimy już wtedy 20 bochenków chleba, bo chleb pójdzie do góry, będzie zupełnie inna sytuacja, będzie inflacja. Złoto pójdzie do góry, na nim dużo nie zarobimy, ale nie poniesiemy straty, tak w odniesieniu do gospodarki, tak w odniesieniu praktycznie tutaj do, do praktycznie sytuacji gospodarczej. Więc jeżeli ktoś rzeczywiście chce uchronić swój kapitał, swoje pieniądze, może w ten sposób właśnie postąpić kupując. No ja nie prowadzę doradca oczywiście finansowego, ekonomicznego, no ale to na chłopski rozum na przykład na popularnych portalach aukcyjnych można kupić złoto, tak powiedziałem, sztabki, na przykład złota 1 gram czy 10 gram. Najlepiej, jeżeli mają certyfikat tutaj banków, czy szwajcarski, czy na przykład MBP, można je kupić po prostu. Nawet chyba MBP też ma swoje konto na popularnym portalu aukcyjnym. No nie chcę tutaj robić reklamy, absolutnie, tak? No tylko mówię, no jeżeli to jest pewne źródło, no bo. Słyszę też, że mnóstwo jakichś tam lombardów, czy takich po prostu osób sprzedaje na jakichś portalach mniej znany jakiś tam krzyżyk, na przykład ze złota albo jakieś inne. No, wiecie, tak. Nie wiadomo, czy rzeczywiście to jest stuprocentowe złoto. To nie te czasy, że weźmiesz nie, złoto, ugryziesz zębem, będziesz wiedział, że to jest złoto, czy też nie. Trzeba by to sprawdzić. Natomiast, jak kupujecie jednak w takim pewnym punkcie na portale aukcyjnym, tak, jak na przykład to jest NBP i tam jest do tego jeszcze potwierdzenie, że to jest po prostu rzeczywiście certyfikowane złoto, no to macie tam gwarancję, tak? No chyba nas nie oszukuje. To NBP, miejmy nadzieję, bo to nie okaże, jakaś wielka afera będzie. No więc tak wygląda sytuacja. Jeśli chodzi praktycznie o y, kruszce, tak? No, no są różne też kruszce, no ale wiadomo, że złoto y, y, ma y najlepszą po prostu tej wartość, tak? No bo wiadomo, sztabka złota, nie wiem ile tam sztabka złota wynosi, ale ona chyba po prostu kosztuje chyba około 250 czy 300 tysięcy złotych, tą, którą widzimy często w telewizji, no to za nią nic nie kupimy, nawet gdyby doszło do wybuchu wojny, ciężko byłoby na przykład nam kupić, zamień to na chleb, czy na przykład na mleko, czy na wodę, czy inne produkty, natomiast już takie mniejsze sztabkę złota, która kosztuje na przykład kilkaset złotych, ona ma realną wartość, nawet gdyby doszło do wybuchu wojny w jakiejś sytuacji kryzysowej, tak? No bo możemy wtedy sobie to przeliczyć pewnie wtedy wartość wtedy klebacz jakichś innych podstawowych produktów byłaby zdecydowanie wyższa. No i ale bylibyśmy w stanie, po prostu moglibyśmy sobie przeliczyć coś, tak, jeśli chodzi o taką wartość. Tak. No więc tak brzmi ta wizja przepowiednia Snowidza Jackowskiego. Oczywiście mówimy tutaj też jeszcze o ludziach, którzy mają jakieś oszczędności, jakieś zaskórniaki. No, bo dzisiaj stopy procentowe są systematycznie podnoszone. Ludzie są dociśnięci praktycznie do ziemi w związku z po prostu cenami, inflacją. Ciężko jest dzisiaj mówić po prostu o oszczędnościach. No, ale jeżeli ktoś rzeczywiście ma oszczędności i chce po prostu te pieniądze tutaj tak uchronić przed stratą, no to nie musi być wielkim ekonomistą, znawcą. Nie musi też wierzyć mi, czy też jasnowidzawić Jackowskiemu. Może po prostu wybrać zupełnie inny sposób, ale tak. No, ci wszyscy doradcy, eksperci, Ci jedno mówią, a potem się to wszystko zmienia tak też pytanie jest takie, czy na przykład ci wszyscy doradcy, czy też eksperci ekonomiczni nie mówią w, 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 według pewnego szablonu, bo napuszczają praktycznie wszystkich w jednym czasie, tak? Zobaczmy sobie, że na przykład co robi telewizja, jak są święta. Wszystkie telewizje pokazują reklamy w związku ze świątami, wszystkie po prostu dyskontów, sklepów i tak dalej. A przecież, tak na przykład są święta Bożego Narodzenia, to czy trzeba jechać na święta, robić zakupy na trzy dni przed świętami? Można zrobić zakupy na początku grudnia. Niektórzy robią zakupy już praktycznie, czy prezenty w listopadzie. No już nie mówię wcześniej, bo to może troszeczkę przesada, tak? Tak? Natomiast jakby wszy, wszy, cały po prostu machina działa w ten sposób, że oni napędzają nas wszystkich, jakby. Ja zawsze mówię, to jest jakby metafora drzwi. Jedne drzwi, po prostu mamy tysiąc osób. No ile osób wejdzie przez te drzwi wąskie praktycznie, czy wejście do jakiegoś marketu, ludzie się potratują. Podobna tutaj sytuacja, jak wszyscy później. No złoto to jest inna ta sytuacja, bo to jest złoto praktycznie ludzie inwestują na całym świecie. Tak, to nie jest, że, że, że nagle zabraknie tego złota. No i zawsze złoto rosło, tak, gdy były sytuacja niebezpieczne na świecie, czy kryzys, czy krach ekonomiczny. To wszystko nicie pozdrawiam, trzymajcie się.